Cześć, witajcie na kanale Check Engine. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam nieco więcej na temat skanera OBD i Revit. Zapraszam! Właśnie wygląda skaner OBD 11. Jest mały, podręczny, odporny na wilgoć i naprawdę ogarnia temat 100%. Idealny dla początkujących oraz profesjonalistów. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, to zaznaczę, że jest płatny, ale takie przykładowa aktywacja jednej rzeczy kosztuje niecałe 1 euro, także nie oszukujmy się, to nie jest dużo. Normalnie w Warszawie zapłacilibyście tak od 10 euro, tak wysypiesz. W stosunku do innych programów i skanerów to jest bardzo tanie i proste w obsłudze. Nie potrzeba żadnych laptopów, kabli i bieżącego. Wystarczy telefon z Androidem, który zawsze macie pod ręką. A dla jabłkarzy będzie świetny moment, żeby przesiąść się na Androida. Zobaczcie, jakie opcje. Kilka sekund można uruchomić tym programem. Dzisiejszym gościem będzie Seat Ateca. Co my tu mamy? Mirror Dip, aktywacja opuszczania się lusterka przy cofaniu. Fajna opcja. Następne High Beam Assist. Oczywiście musicie mieć Line Assist, wtedy będzie można aktywować tą opcję. Wiecie, taka kamera na szybie przedniej nad lusterkiem. High Beam Memory, tutaj mamy pamięć High Beam Assist. Możemy sobie aktywować lub dezaktywować. Następne możemy włączyć opcję klaksonu przy otwieraniu lub zamykaniu auta. Kolejne światło do jazdy dziennej. Tutaj możemy sobie włączyć opcję mirroring, czyli będziecie mieli taki sam ekran jak w telefonie. Będzie to samo, tylko że najpierw musicie włączyć tą funkcję też w telefonie, podłączyć kablem, wtedy będzie fajnie wszystko się grało. Tutaj jest dezaktywacja i aktywacja oglądania wideo podczas jazdy. Jeżeli chcecie wymienić klocki hamulcowe, tutaj możecie sobie odblokować tak zwane szczęki hamulcowe, nie wiem jak to się mówi prawnie, ale możecie sobie otworzyć, zamknąć, sprawdzić, będzie wszystko super. Następnie reset inspekcji serwisowej. Tutaj możecie włączyć sobie opcję lap timer. A, tu jest moje ulubione. Test zegarów, czyli taki styl, ale wiecie, Need for Speed i te sprawy, fajny bajer, przy odpaleniu auta wskazówki przekręcają się w prawo i z powrotem do samego końca. Następnie temperatura oleju na wyświetlaczu. Jeżeli mamy skasowanie inspekcji, nie serwisowej, tylko olejowej. Dezaktywacja spryskiwaczy lamp. Super sprawa na lato, jak umyjecie samochodzik, to wam się nic nie brudzi, nic nie ten, jest fajny. Następny komfortowy kierunkowskaz. Możecie sobie ustawić, ile razy mamy mrugnie podczas tak delikatnego wciśnięcia manetki. Nie wiem,
w lewo, w prawo, gdzie tam idziecie i fajna sprawa tak samo. I dziękuję za wytrwanie do końca. Zapraszam do subskrypcji.